Populizm to dzisiaj bardzo popularny termin, nomen omen popularny. Populistów jest mnóstwo, gdzie nie spojrzeć wszędzie jacyś y, populiści. Najwięcej jest prawicowych populistów. Ale co to właściwie znaczy, że ktoś jest populistą? Kiedyś ten termin oznaczał tych, którzy składali nierealistyczne obietnice, żeby zyskać popularność. Dzisiaj populiści to ci, którzy poruszają tematy, których poruszać nie można albo przynajmniej nie wypada. Just Join IT wprowadza oferty pracy dla ekspertów AI. Sprawdź co nowego czeka na ciebie w branży. Czym jest populizm? Zacznijmy od definicji. Ja ją przytoczę tutaj dokładnie jest taka intuicyjna i dosyć oczywista definicja, że populizm to głoszenie chwytliwych haseł zgodnych z oczekiwaniami większości społeczeństwa w celu zdobycia wpływów lub władzy. Kiedy jednak się obserwuje e, dyskusje publicystyczne w Polsce, na świecie, kiedy obserwuje się życie polityczne w Polsce i na świecie, to można odnieść wrażenie, że ten termin populizm absolutnie oderwał się od swojego pierwotnego znaczenia. Zobaczmy na przykład nasz kraj. Przyjrzyjmy się Polsce. Kto tutaj robi za populistów? No oczywiście etatowymi populistami są politycy konfederacji. Muszę powiedzieć, że bardzo mnie śmieszy, kiedy konfederacja wrzuca się do tego wora z etykietą populiści. Dlaczego? No dlatego, że właściwie populacja jest jedyną formacją w Polsce, która dosyć odważnie i bezkompromisowo sprzeciwia się tak zwanemu socjalowi. Konfederacja mówi, żadnego rozdawnictwa pieniędzy, likwidujemy programy socjalne. Czy to jest postulat? Populistyczny, no, mam duże wątpliwości, czy beneficjenci programu 500, 800, patrzą na to w ten sposób. Kiedyś takich polityków, jak konfederaci dzisiaj, nazywalibyśmy liberałami, skrajnymi liberałami, albo wręcz monetarystami. Dzisiaj są populistami. A taka na przykład trzecia droga która w kampanii wyborczej obiecywała studentom akademiki za jeden zł. Przepraszam za akademiki za złotówkę. Tak czy nie? Nie. A to błaście ma. A. <laughs> Trzecia droga jest oczywiście formacją głęboko odpowiedzialną, mądrą i taką centrową. Więc pamiętajmy, wyciągnijmy z tego lekcję. Formacja, partia, która jest przeciwko socjalowi to jest B. To są populiści formacja, która chce dawać studentom akademicki za jeden złotych, to jest odpowiedzialność za państwo. Wyjdźmy jednak z naszego podwórka, z tego grajdołka, ruszmy się gdzieś w świat. W świecie, jak wiadomo, populistów też jest mnóstwo. Jeden wygrał nawet niedawno wybory w Stanach Zjednoczonych. Ale nie na nim świat się kończy. Tych populistów jest coraz, coraz więcej. Przyjrzyjmy się takiemu jednemu ciekawemu przypadkowi, prezydentowi Argentyny. Javier Milei, tak się nazywa. On mniej więcej rok temu został prezydentem Argentyny i kiedy tylko wygrał, to natychmiast rozpętała się taka medialna burza, że oto do władzy doszedł kolejny populista. No ja się wsłuchiwałem w te dyskusje, a ponieważ w Polsce dyskusja jest na szczególnie wysokim poziomie merytorycznym, to dowiedziałem się, dlaczego e, Milei jest populistą. Otóż dlatego, e, że ma dziwną fryzurę. Dziwną fryzurę, jak wiadomo, ma też Trump, więc skoro Milei ma dziwną fryzurę i Trump ma dziwną fryzurę a Trump, jak wiadomo, jest populistą, to Milei też jest populistą. Z tego wniosek, że populiści e, to są politycy z dziwnymi fryzurami. Milej rządzi już od roku, więc można się przyjrzeć e, temu populizmowi, populizmowi w praktyce, w użyciu. E, co robi Milei? E, przede wszystkim ten jego populizm wyraża się cięciami wydatków publicznych. W kampanii Milei Pojawiał się z taką piłą łańcuchową. I groził już właśnie, że będzie ciął wydatki w Argentynie. I jak powiedział, tak zrobił. O dziwo dotrzymał obietnic i tnie te wydatki, może nie piłą łańcuchową, ale tak, że aż wióry lecą. Milei zlikwidował 13, 13 podkreślam to, ministerstw i wywalił z roboty kilkadziesiąt tysięcy, prawie sto tysięcy funkcjonariuszy państwowych, których uznał za darmozjadów, takich, którzy nie są potrzebni i się ich pozbył. Co więcej, zlikwidował jedną jeszcze instytucję bardzo ważną tu zacytuję, jak ona się nazywa zamknął, jakże potrzebny Argentynie, Państwowy Instytut Przeciwko Dyskryminacji i Rasizmowi. Rząd przestał też dopłacać do paliwa. Przestał dopłacać do państwowych firm, które wcześniej czerpały z niego mnóstwo pieniędzy. No, zasadniczo prezydent Milley zachowuje się trochę jak Leszek Balcerowicz na początku lat 90. Ale Balcerowicza nikt nie nazywał wtedy populistą, to raczej on innych nazywał populistami. Pojawiły się już pierwsze efekty tej terapii szokowej. Media. Które wcześniej pisały o straszliwym populiście, teraz piszą o argentyńskim cudzie. Po raz pierwszy od lat Argentyna kończy rok z nadwyżką budżetową. To się nie wydarzyło od nie wiadomo kiedy. Co więcej, spada inflacja. Spadła poniżej 200%. Wyobraźmy sobie 200%, więc co tam musiało się dziać wcześniej? Spadła i nadal spada. Warto podkreślić, że inflacja w Argentynie to jest taki problem, który się ciągnie za tym krajem, e, nawet nie od lat, ale od dekad. Można powiedzieć, że najstarsi gauchos na pampasach nie pamiętają, jak wygląda Argentyna bez inflacji. No właśnie, można się teraz zastanowić, to jest dobry moment nad tym, kto rządził przed obecnym prezydentem Argentyny i kim byli ci niepopuliści, którzy rządzili przed nim wcześniej. Zacznijmy od tego, że Argentyna w 1913 roku należała do elitarnej grupy 10 10 najbogatszych państw świata. PKB Argentyny, także taki PKB per capita był wyższy niż PKB, uwaga, Kanady czy Australii. Argentyna była zatem bardzo bogatym krajem. Niestety mocno przejechał po niej wielki kryzys lat 30. I po tym kryzysie Argentyna właściwie nigdy się już nie podniosła, nie stanęła gospodarczo na no nogi. Dlaczego? No był to efekt naprzemiennych rządów hund wojskowych oraz tak zwanej lewicy peronistowskiej. Hunty wojskowe zajmowały się głównie wsadzaniem ludzi do więzień, a także mordowaniem tych ludzi niestety. Natomiast peroniści zajmowali się przede wszystkim rozdawaniem pieniędzy na prawo i na lewo. Trzeba przyznać, że także czasami wsadzali ludzi do więzień i szczerze mówiąc ci peroniści to byli dopiero prawdziwi populiści, czego nie zmieni nawet taki żewny musical jak Ewita. Takie działania musiało doprowadzić państwo do ruiny. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat Argentyna bankrutowała, uwaga, dziewięć razy. Dziewięć razy nie była w stanie spłacić swoich długów i ogłaszała niewypłacalność. Co ciekawe, ostatnie bankructwo Argentynie przydarzyło się w roku 2022, czyli całkiem niedawno. Tych bankructw byłoby prawdopodobnie jeszcze więcej, dlatego że wiele razy na pomoc Argentynie przychodził Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Dokładnie 22 razy wspierał Argentynę ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy. A jednak to prezydent Milei jest uznawany za populistę, bo wiadomo, wcześniej było wszystko super, i dopiero on przyszedł po to, żeby ten raj zniszczyć. No, i tutaj dochodzimy do momentu, kiedy trzeba zadać sobie pytanie: kogo tak naprawdę wrzuca się do tego wora z etykietą populiści? A także to nie mniej istotne pytanie kto wrzuca do tego worka? Otóż populiści dzisiaj to nie są ludzie, którzy podlizują się ludowi, którzy wsłuchują się ten, w ten lud i oferują rzeczy, które lud chce. Populiści to no, oferują czasami terapię szokową, jak widać, a tego ludzie zazwyczaj nie chcą. E, kim jest populista dzisiaj? Populista dzisiaj to jest człowiek, który wyznaje poglądy inne niż mainstream. Człowiek, który wyznaje zasady inne niż mainstream. I to jest główna cecha populisty. Jeśli jesteś za społeczeństwem wieloetnicznym, polityczną poprawnością, osłabieniem suwerenności państw narodowych, Zmianą płci w jeden dzień, czy małżeństwami jednopłciowymi, to na 100% nie jesteś populistą. Na 100% nie jesteś populistą, nawet jeżeli zafundujesz yy, i obiecasz studentom akademiki za jeden złoty. <laughs> Jeśli jednak jesteś konserwatystą, podoba Ci się idea państwa narodowego, a co gorzej, podoba Ci się także religia z naciskiem na chrześcijaństwo, uważasz, że istnieją tylko dwie płci. Irytuje Cię, kiedy międzynarodowe organizacje e, ingerują w działanie Twojego kraju i narzucają temu krajowi to, co ma robić. No i nie ekscytujesz się multikulti, no to na 100% z kolei jesteś, jesteś populistą i nie zmienia tego nawet fakt, że wrócisz 100 tysięcy urzędników na bruk. Jesteś populistą i koniec. Tak naprawdę w dzisiejszym świecie, w tym zachodnim świecie, bo o nim mówimy, walka polityczna toczy się między dwoma obozami. Pierwszy obóz to jest obóz, który tak to ładnie się nazywa, chce dokonać dekonstrukcji. Chce rozmontować stary świat, ten, który był wcześniej. Chce rozmontować stare wartości, stare tradycje i chce wprowadzić nowe zasady. Nowe wartości, chce zbudować nowy, wspaniały świat na tych nowych zasadach i nowych wartościach. Takich ludzi, takich polityków można nazywać rozmaicie. Możemy o nich mówić liberałowie, możemy o nich mówić siły postępu, możemy mówić o nich lewica, ale zasadniczo to są ci, e, którzy w Boże Narodzenie życzą sobie Happy Holidays. Po drugiej stronie, są ci, którzy uważają, że ten stary świat nie był taki najgorszy, że owszem, miał wady, e, pewne rzeczy trzeba poprawić, ale jego fundamenty są dobre i chcą tego świata bronić, chcą go ocalić, chcą ocalić fundamenty tego starego świata. Znowu tych ludzi możemy rozmaicie nazywać. Możemy powiedzieć, że to są tradycjonaliści, możemy powiedzieć, że to są konserwatyści, możemy powiedzieć, że to jest prawica. Ale zasadniczo to są ci, którzy w święta Bożego Narodzenia mówią sobie Merry Christmas! I to właśnie im, to właśnie im przylepia się etykietę populistów. Kto to robi? No, oczywiście oczywiście ci od happy holidays. A ponieważ media są przede wszystkim happy holidays, no to wielu ludzi to kupuje. Populista dzisiaj to tak naprawdę etykieta zastępcza. Etykieta zastępcza dla tych polityków, dla tych ludzi, dla tych środowisk, którzy uważają, że ten nowy, wspaniały świat, do którego wszyscy dążymy, wcale nie jest taki wspaniały. Just Join IT wprowadza oferty pracy dla ekspertów AI. Sprawdź, co nowego czeka na Ciebie w branży. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.